Witam wszystkich po krótkiej przerwie. Środowe, deszczowe popołudnie. Chciałoby się dużo powiedzieć, ale chyba nie ma co. Miało nie padać. Jak zwykle pada. Kilka dni temu zacząłem robić klatkę dla bobajtów. No i ona stoi. Bo nie chce mi się wygłupiać w deszczu. Namokłem się już i po prostu mam wyjebane. Przestanie padać. Może w lipcu to ją skończę. W międzyczasie jeszcze założyłem pergolę i przesunąłem tutaj pawojnik, który już ruszył z wegetacją grubo. Wszędzie wychodzą tulipany. I tego chwasta tu mam wszędzie pełno. To jest jakiś kwiat taki cebulowy, niebieskie dzwonki ma, nie wiem jak to się nazywa. A tulipany wszędzie dookoła sobie dochodzą. Tutaj też założyłem pergolę. Co u przepiórek? Ano, bobajty mają jajeczko. Odrzuciłem im przed chwilą robaki. Tym razem kupiłem całe wiadro takich suszonych mączniaków i czegoś tam jeszcze. No i wcinają to. Na początku tak trochę niechętnie, ale w końcu się przekonały i wcinają. Więc tak wyglądają na ten moment przepióry wirginijskie. Całe stado celadonków obyło się bez walk. Ta jest trochę poczochrana, bo się lubi stukać i się podkłada non stop. No to wygląda jak wygląda. Brudna żdzira. Celadonki sobie wybierają robaki. Jajek jest na razie od nich tylko 5, od tych starszych. Młodsze się jeszcze nie niosą. I kończą one 7 tygodni. Tutaj już robaki zostały praktycznie wybrane. Tutaj też jest tylko 5 jajek od tych największych sztuk. Ta też lubi się bardzo bombardować. Nie trzeba oddzielić chyba. Z kolei ta klatka niesie się najlepiej. I tutaj tych jajek jest, nie wiem, 12 chyba dziennie. Więc dobrze, ale tutaj są przepiórki ciut mniejsze niż w tej klatce wyżej. Tutaj 7 i 5-tygodniowe. Na pierwszym planie feniksy. Nie wiem, czy będzie widać procenta. Kolejne, jeden Tibetan. Jest tam z 2 czy 3 Italiany. Tu już ogólnie oprócz tych brązowych dostały 2 koguty żółte. Feniksy młode do feniksów i kurek Italian. Później sobie te brązowe od nich oddzielę. Jak zaczną się pojawiać jajka, tak żeby się nie mieszały kolorami. Akurat w tym momencie. Tutaj są moje porcje rosołowe. Bodajże 14 kogutów. Wystawiłem je, ale cisza. Nikt się po to nie odzywa. Jak można było się spodziewać. Także one mają 7 tygodni. 3 Italian są 5-tygodniowe.
Więc to wszystko skończy 8 tygodni, może 9 i błep. Nie ma sensu tego trzymać. Tak jak widzicie, to jest kogut Italian. To jest Felix. Mandżurska Jumbo. I taka jest różnica między Rozygotą i Homozygotą. Tutaj na tym przykładzie łatwo jest wytłumaczyć, jak to wygląda. No i białe jumbożety rosną, elegancko się rozwijają. Tak to wygląda w tym momencie. Tutaj baranka. Tutaj rzuciłem im dzisiaj takie mieszanki ziołowej z sianem, jakimiś kwiatkami. No, ogólnie wcinają to coś innego na smaka. Rudy żyje i jest. I lecimy do maluchów. Samica odpoczywa. Maluchy cały czas, widzę, śrutują jak niesiano tą mieszankę. I tutaj całe te zioła, te pachnące, wszystko co było rzucone, już zostało praktycznie wyjedzone. Tak się prezentują maluchy z 15 lutego. Tutaj wyszedł taki jakby Madagaskar. Pokaż się bokiem. Tutaj biały. Cała ósemka żyje. Harcuje je i rośnie. No i tak. Na górze inkubacja trwa. Zostało, w zasadzie jutro się spodziewam już wylęgu, bo to będzie 17 dzień, bo bobajty jeszcze chwilę będą musiały posiedzieć w inkubatorze, bo tam 24 dni jest bodajże, więc one 3 dni później się wylęgną, 3-4 jakoś tak. Z Chińczyków to wczoraj usunąłem jednego srebrnego, bo mu biło zbyt mocno. No i cierpliwość moja się do niego skończyła. Papugi kanarki harcują, co można było zauważyć na shortach. Jeszcze te przepiórki, te które mam tam na górze, dzisiaj kończą 17 dni. Wczoraj ważyłem, największa ma 139 gram, potem jest tam kilka takich ponad 130, ponad 120. I najmniejsza chyba ma 97 czy 4, ale to jest tam krzyżówka z celadonem. I tak to się prezentuje. Największa żółta, jest ich 5, ma bodajże 117 gram. Tak więc taki jest rozstrzał. No ogólnie rozwijają się dość dobrze. Zobaczymy, co tam mi się wylęgnie. Ogólnie zastanawiam się nad zredukowaniem tutaj na pewno celadonów. Na pewno wyleci te 14 sztuk tutaj żółtych. No i może coś tam faraonów też. Bo jak mi się za chwilę tam ponad 100 wylęgnie. No i tak tego będzie znowu masa. I co z tym dalej robić? Koguty są zamówione, a czy kurki mi pójdą, to nie wiem, się okaże. No i tyle. Dobra, to taki krótki, szybciutki raport z tego, co się dzieje. Wiać za dużo się nie może przez ten pierdolony deszcz. No i co? Do usłyszenia i do zobaczenia. Jeszcze pozdrawiam was wszystkich i dziękuję za oglądanie, komentowanie.
wszelkiego rodzaju lajki i łapki w dół. To wszystko pracuje na mój algorytm. Z tego co widzę, to filmy wyświetlają się coraz lepiej, więc jeszcze raz Wam wszystkim za to serdecznie dziękuję i pozdrawiam. Trzymajcie się, dzięki i do zobaczenia. Cześć.